Beata Kafka wywołała poruszenie swoim niepokornym komentarzem dotyczącym 50-lecia pracy artystycznej Wiktora Zborowskiego. W trakcie tego ważnego jubileuszu postanowiła postawić pytania dotyczące wierności aktora, obnażając aspekty jego życia prywatnego. Maria Winiarska, partnerka Zborowskiego, zdecydowanie odniosła się do kontrowersyjnych słów Kafki. Mimo że obecnie to Zofia Zborowska przyciąga uwagę jako najbardziej rozpoznawalna postać w rodzinie, warto przypomnieć, że rodzice, Wiktor Zborowski i Maria Winiarska, odegrali kluczową rolę w kształtowaniu jej kariery. Para aktorska, będąc razem przez 54 lata, z czego 48 lat w małżeństwie, cieszy się uznaniem nie tylko ze względu na długoletnią karierę, ale także jako wzór trwałego związku w świecie rozrywki. Beata Kafka, znaną głównie z roli Dani w serialu Samo życie, postanowiła zaszokować opinii publicznej, sugerując, że Zborowski nie jest taki bez skazy, jak przedstawia go media. Otwarcie kwestionując jego wierność i sugerując romantyczne zainteresowania młodymi aktorkami, Kafka wprowadziła atmosferę kontrowersji pod postem koleżanki z branży, Ewy Telegi. W rozmowie z Faktem, Beata Kafka dzieli się, że po wyprowadzce córek miała więcej czasu dla siebie i Wiktora. Ten okres samotności, wspólnych spacerów i rozmów, jak podkreśla aktorka, jeszcze bardziej zbliżył ich do siebie. Jubileusz Wiktora Zborowskiego, zorganizowany w Teatrze Szóste Piętro, został upamiętniony przez kolegów z branży, w tym przez Ewę Telegę, która opublikowała zdjęcie z wydarzenia na Facebooku. Jednak komentarz Beaty Kafki zasugerował, że za pozorem publicznego wizerunku może kryć się inna, skomplikowana historia. Choć reakcja Marii Winiarskiej była zdecydowanie spokojna, odmówiła ona komentowania kontrowersji i nie chciała wchodzić w polemikę. Jej stanowisko w tej sprawie jest klarowne, nie zamierza angażować się w sensacyjne doniesienia i nie widzi potrzeby komentowania prywatnych spraw publicznie.